Jak długa była lista potencjalnych rywali na ten listopadowy termin i które miejsca na tej liście zajęło Mariusz? The situation was Mr. Colossi said with Marić actually taking the fight is pretty much the same which I had facing, because all the guys that were approached, either it was Povetkin or it was Fast and Fury or Boitsov or Price, I can go forever in this list. They said, well, okay, or Areola. Okay, but not now, not in the next fight. I'm probably going to be ready for next year, but not this year. So, and Marić took this chance right away, and he was on the list that I don't know, you know, which number, you know, the first or the last. But he's one of many that actually many denied, but he's only one person that actually took this fight. And obviously, he knows what it is all about. He's excited about it, and I'm definitely not taking this fight easy. He's a great challenger, and actually, that's what I'm looking for. I'm looking for a challenger that really wants to win and really wants to fight, because I want to have fun in the ring. Not someone who's picking up and a little bit maybe scared or afraid, but someone that moves forward and trying to become a champion. That's my motivation. Actually, the challenge and the fight. And that's what is Marić wants to give me. I'm more than sure he will give me that. Może powiem, że to, co wspomniał już Mariusz Kołodziej, tak naprawdę odnosi się też do mnie. Wielu zawodników, do których zgłaszał się mój sztab, odmawiało, czy to Bewetki, Ferry, Boitsov czy Price, mówili, że byliby zainteresowani, ale nie teraz, może za rok. Dlatego tak naprawdę jedyny, który przyjął to wyzwanie, był Mariusz Wach. I wiedzą na pewno, na co się pisze. Nie jest to osoba, która postąpiła pochopnie. Ja też muszę przyznać, że nie będzie to łatwa walka. I właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pretendent był naprawdę zdeterminowany, żeby zmierzyć się z challengerem, który chce wygrać i ma szansę wygrać. To jest moja motywacja do tej walki. I can maybe also add here that in boxing negotiations, it's never the case that you talk to a guy first, and if he's not accepting, you go to second or third or fourth. You discussing with different promoters and managers at the same time with different fighters, and then you see what makes the most sense. I mean, all these guys are good, are dangerous, difficult to fight. Each one has a different style, so it's never about that. But many of those don't have the guts, like Mario says, to really take the challenge, because they have always discussions, like Vladimir said, I don't know, maybe next year, maybe in 2 years, we are not ready now, we would like to fight someone who's taller in next year. And I mean, I don't know, in other sports, my feeling is, if you get the chance to fight for the title, you don't think about it. You discuss about the numbers and then you take the chance. That is what Mariusz took in a second. It was, I mean, he gets a very, very good amount of money. There's no doubt about it, and the team knows. But the important thing here was that for him, the money was not the first thing. He said to his manager and his promoter, yes, I want the fight. Do it, do your job, do the business, and take the fight. And I think that shows you the guy is coming to fight, and it will not be an easy fight, we know that. And this is not hyping the fight, we know that it's a difficult fight. Chciałbym jeszcze tylko dodać dla tych, którzy nie są zorientowani, że ustawianie pojedynków bokserskich nie polega na tym, że najpierw prosi się jednego zawodnika, później drugiego, kiedy ten odmawia, tylko zwraca się jednocześnie do promotorów czy menedżerów kilku zawodników, z którymi chciałoby się zmierzyć, i następnie wybiera się tego, który jest najbardziej odpowiedni. I Mariusz tutaj wykazał się niezwykłą taką determinacją od samego początku. Powiedział, że chce zmierzyć się w tym pojedynku, a ważne jest też to, że wiadomo, w
Wynagrodzenie, które dostaje, jest bardzo dobre, ale nie było to dla niego decydujące, ponieważ najważniejsze było zawalczyć o ten tytuł. I chcę powiedzieć, że chyba boks jest jedynym ze sportów, gdzie kiedy dana jest szansa, kiedy dana jest możliwość zawalczenia o tytuł mistrzowski, ludzie się na to nie decydują. Uważam, że tutaj Mariusza trzeba wyróżnić za to, że chciał podjąć to wyzwanie.